Rozpoczynamy rekrutację zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych. Na pierwszy ogień od 1 marca zapisy do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Podobnie jak w zeszłym roku obowiązują dotychczasowe kryteria związane z rekrutacją. Odsyłam oczywiście na stronę zarówno Urzędu Miasta Częstochowy, jak i poszczególnych placówek. Ostatecznie lista zostanie ogłoszona w drugiej połowie kwietnia. Zapisy do szkół ponadpodstawowych rozpoczną się dwa miesiące później, czyli od 13 do 17 maja. W latach poprzednich mieliśmy ogromny problem z nadwyżką młodych ludzi, którzy szukali miejsca w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie. W tym roku będziemy musieli się pochylić nad znacznie mniejszą liczbą młodych ludzi. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, szacujemy, że około 1,5 tysiąca. Musimy przygotować miejsc dla uczniów klas ósmych. Z dyrektorami od jesieni już przygotowywaliśmy taką ofertę, żeby nie doprowadzić do jakiegokolwiek, z, no, nazwijmy to, zaburzenia rynku, jeśli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe, czyli przygotowywaliśmy tak, aby każda szkoła mogła i i też zapewnić sobie miejsce na przyszłość. Oczywiście to młody człowiek zdecyduje i wybierze. A ostateczny wyrok, kto do jakiej trafił szkoły, uczniowie poznają 12 lipca.